Tour de Pologne ponownie w Katowicach i to dwa razy, bo to właśnie w stolicy Górnego Śląska znalazł się i start, i meta największego wyścigu kolarskiego w Polsce. Jak wygląda 81. edycja tej imprezy, o tym Paweł Jędrusik. W tym roku kolarze wystartowali niemal punktualnie w południe z ulicy Olimpijskiej. Na starcie nie zabrakło wielu mieszkańców, nie tylko Katowic, także okolicznych miast. Wśród nich fani kolarstwa i kolarze amatorzy. My jesteśmy amatorami, jeździmy od wielu lat na Tour de Pologne amatorów. No i dla nas to jest, można powiedzieć, no, uczucie ogromne. I całe serce wkładam w przygotowania, żeby wystartować co roku w Tour de Pologne amatorów. W tym roku też w Karpaczu z mężem razem. No i gdzie tylko możemy, jesteśmy na starcie. Gdzie możemy, kibicujemy. Bardzo duże, bo interesuję się troszeczkę kolarstwem. Jeżdżę sam na rowerze dużo. Może nie na kolarskim, ale MTB. Lubię to, po prostu wciągło mnie to. Od paru lat już jeżdżę. Trzeba trenować codziennie na pewno, żeby jak się chce coś osiągnąć. No, jest to ciężki sport, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie. No nie wiem, co mam powiedzieć. Chciałbyś kiedyś, tak jak ci dorośli już kolarze, też jechać w Tour de Pologne? No dokładnie, to jest marzenie, myślę. Na pewno marzenie. Katowice znalazły się na mapie piątego spośród siedmiu etapów tegorocznego Tour de Pologne. Kolarze pojechali z Katowic w kierunku Mysłowic, a następnie do Jaworzna, gdzie czekała na nich premia lotna. Na pewno tutaj ta myśl, która przyszła tutaj po zakończonym ubiegłorocznym Tour de Pologne, kiedy spotkałem się z prezydentem Krupą, no i właśnie padł taki pomysł, żeby właśnie bardziej pokazać jeszcze nie tylko same Katowice, ale tutaj Jurę Krakowsko-Częstochowską, żeby to był taki etap szlakiem Orlich Gniazd, pokazać te fortyfikacje, które kiedyś broniły Polski i tak dalej. Wyścig to nie tylko promocja zdrowego trybu życia, ale także promocja samego miasta. To rzeczywiście świetna promocja miasta. Wiemy to już od lat, pokazując zazwyczaj z lotu ptaka, ale tak naprawdę ze świetnych ujęć z helikoptera, które towarzyszy właśnie kolarzom, przemianę Górnego Śląska, a w szczególności Katowic. Odejście od tego klasycznego miasta węgla i stali ku nowoczesnej metropolii. Jutro kolarze zameldują się w Wadowicach. Stamtąd pojadą do Bukowiny Tatrzańskiej.